Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać kolejny filmik z serii Wybierz kartę. W dzisiejszym odcinku postaramy się zobaczyć, co myśli, czuje oraz jakie ma zamiary w miesiącu październiku osoba, na której Ci zależy. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to witam Cię bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco. Moi drodzy, pamiętajcie, że czytanie, które dla Was przedstawię, jest czytaniem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany czytaniami indywidualnymi, to w opisie tego filmu znajdziecie link do portalu Tip & Donation i właśnie na nim możecie zamawiać u mnie usługi. Również w opisie tego filmu będzie podany link do mojego maila kontaktowego. Moi drodzy, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi w tym filmiku, to tak. Mamy tutaj trzy obiekty. Mianowicie pierwszy obiekt, drugi obiekt oraz trzeci obiekt. W tym momencie powinniście wybrać jednego z tych trzech asów, myśląc o osobie, na której Wam zależy, tak? I Wasz wybór powinien być intuicyjny. Proszę nie sugerować się tutaj znaczeniem tych kart klasycznych, gdyż no, nie będą one brały udziału w interpretacji kart, interpretować będziemy tarota. Natomiast jeżeli chodzi o te karty klasyczne, te trzy asy, są one tylko i wyłącznie jako obiekt do wyboru. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją zasady. Jeżeli tak, to możemy przejść do wyciągania kart. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy, jak to tutaj będzie. Musimy sobie to jakoś ułożyć. I potasujmy tarota. Wybierz kartę. Co on, ona myśli, czuje oraz zamierza w październiku 2020 roku. Zobaczmy. Mamy tutaj trzy grupy, asa tref, asa karo oraz asa pikowego. Co dla osób, które wybrały grupę pierwszą? Popatrz, grupa pierwsza. Zobaczmy, co ta osoba będzie o Was myślała w październiku. Co ta osoba będzie do Was czuła w sercu, tak szczerze? Oraz jakie ta osoba będzie miała zamiary, co będzie wnosiła do relacji? Teraz, moi drodzy, zobaczmy grupę drugą, Ascaro. Osoby, które wybrały grupę numer 2. Co ta osoba będzie w październiku o Was myślała? Co będzie miała w sercu, jej uczucia oraz zamiary? Co będzie robiła? Co będzie robił? I grupa numer 3. Osoby, które wybrały grupę numer 3. Popatrzmy, co ta osoba będzie w październiku o Was myślała? Jakie będzie miała do Was uczucia? Oraz zamiary, co będzie wnosił do relacji. Dobrze, moi drodzy. Tutaj mamy tego asa. I zaczynamy od grupy 1. Witam serdecznie osoby, które wybrały tego asa, pierwszego asa tref. Zobaczmy, moi drodzy, cóż ta osoba, o której pomyśleliście, jak będzie do Was podchodziła w październiku? Zobaczmy, co myśli, co czuje oraz jakie ma zamiary.
Pamiętajcie, że jeżeli jakaś grupa z wami nie rezonuje, to najlepiej, abyście obejrzeli wszystkie i energetycznie dopasowali sobie później, która tak naprawdę najbardziej do was pasuje. Ale jeżeli chodzi o grupę numer jeden, cóż tutaj mamy? Co ta osoba myśli? Moi drodzy, przede wszystkim mamy tutaj pokazaną osobę po przejściach. Po dużych przejściach emocjonalnych. Prawdopodobnie osoby, które wybrały tą grupę, pytają o mężczyznę, aczkolwiek proszę się tym nie sugerować, jeżeli ktoś pytał o kobietę, to również można tego wysłuchać. Co ta osoba będzie w październiku o was myślała? Przede wszystkim mam tutaj pokazaną chłodną kalkulację. Ta osoba absolutnie nie będzie kierowała się swoim sercem ani emocjami. Ta osoba będzie kierowała się tylko i wyłącznie intelektem, rozumem oraz tak naprawdę swoim doświadczeniem. Zbyt dużo ta osoba na wasz temat w październiku nie będzie myślała, dlatego że będzie bardzo zajęta jakimiś sprawami oficjalnymi, na zasadzie jakieś sprawy urzędowe, administracyjne, sądownicze, coś takiego będzie zaprzątało jej jego głowę. I właśnie to będzie jego głównym źródłem zainteresowania. Jeżeli chodzi o myśli, to mam tutaj pokazane takie dość chłodne myśli, wyrachowane myśli. I mało uczuć, mało romantyzmu. Jeżeli chodzi o uczucie tej osoby, no to mamy tutaj tą nieszczęsną dziesiątkę mieczy. Tak naprawdę ta osoba jest bardzo poturbowana emocjonalnie, po bardzo dużych przejściach. Tak jak wspomniałem, to może być wdowiec, to może być rozwodnik, to może być osoba, która w jakiś drastyczny sposób w przeszłości straciła swoją partnerkę, partnera. Tak naprawdę ta osoba w październiku nie będzie gotowa na to, aby podejść do kogoś z sercem, dlatego że jest bardzo zagubiona przez poranienie. Nieumiejętność poradzenia sobie z życiem emocjonalnym tutaj jest pokazana. Jeżeli chodzi o takie emocje tej osoby, mam pokazane bardzo dużo żalu, bardzo dużo bólu i cierpienia. Ta osoba z jakiegoś powodu cierpi. Być może dlatego, że jej życie nie układa się tak, jakby chciała, żeby się układało. A być może dlatego cierpi, że wasza relacja nie jest w takiej formie czy na takim poziomie, jaki by ta osoba chciała, aby ona była. Także jeżeli chodzi o uczucia, to tutaj stąpamy po bardzo cienkim lodzie i warto, abyście o tym pamiętali. Osoba jest bardzo przewrażliwiona, bardzo poraniona i trzeba podejść do niej wyjątkowo subtelnie, aby nie uciekła. Jeżeli chodzi o zamiary tej osoby, to nie mam pokazanych tutaj złych zamiarów. Będzie ta osoba skupiała się w dużej mierze na sprawach rodzinnych, na sprawach domowych w tym miesiącu. On jak najbardziej chciałby stabilizacji i chciałby stałego związku, bo prawdopodobnie był w długoletnim, stałym związku w przeszłości. Ale ten związek skończył się dla niego bardzo tragicznie, wręcz bym powiedział, skończył się fatalnie. I on teraz nie potrafi sobie poradzić. Tutaj jest nieumiejętność poradzenia sobie z sytuacją, która mnie spotkała w życiu. I to nie jest absolutnie zła osoba. To jest osoba zagubiona. Osoba po przejściach i ta osoba jest niegotowa na to, aby stworzyć z wami w tym miesiącu relację, gdyż jest przy niej za dużo zimna, chłodu emocjonalnego i rozczarowań z przeszłości.
No, tutaj nie ma podstaw do tego, aby w tym miesiącu coś z tego zbudować. Pomimo tego, że ta osoba nie jest zła, nie chce was skrzywdzić, nie ma żadnych złowrogich zamiarów, no ale tutaj nie ma z czego stworzyć relacji, nie ma podstaw. Także jeżeli chodzi o tą grupę pierwszą, no to musicie poważnie się zastanowić nad tą osobą, czy chcecie dalej brnąć w tej relacji, czy nie. Gdyż osoba jest tak poraniona emocjonalnie, że w październiku nie zrobi w waszym kierunku żadnego sensownego kroku. Po prostu nie zrobi. No cóż, moi drodzy, ale jeżeli do was ta grupa energetycznie nie pasuje, no to się nie martwcie, tylko obejrzyjcie jakąś inną, pamiętajcie. Po to są trzy, że zawsze można coś dla siebie wybrać. Dziękuję wam ślicznie. Dobrze. Osoby, które wybrały Asakaro, czyli tutaj grupę numer dwa. Zobaczmy, moi drodzy, co ta osoba myśli. Ja to inaczej muszę, dobra. Co ta osoba myśli, co ta osoba czuje w październiku i jakie ma zamiary. Oj, widzę, że coś ten październik emocjonalnie za ciekawy chyba nie będzie. Jeszcze zobaczymy, jaka będzie ta trzecia grupa kart. No ale ta druga grupa kart dla osób, które wybrały Asokaro, również zbyt dobrze nie wygląda. Jest tutaj bardzo dużo chłodu, ale po kolei. Co ta osoba będzie o was myślała w tym miesiącu? Ta osoba będzie gdzieś odchodziła. Tak naprawdę to mam wrażenie, że może on, ona myśleć o jakimś wyjeździe. Co niektóre osoby mogą myśleć o przeprowadzce, inne o jakimś wyjeździe zagranicznym, kolejne o tym, aby wyprowadzić się po prostu w inne miejsce zamieszkania już na stałe. Natomiast jeżeli chodzi o myśli tej osoby w stosunku do was, to mam wrażenie, że chce odejść, dlatego że zbyt dużo negatywnych emocji między wami nastąpiło przez ostatnie pół roku. I po prostu ta osoba już nie wytrzymała i ona po prostu chce uciekać. Tutaj jest chęć ucieczki, chęć ewakuacji. Nieumiejętność poradzenia sobie ze swoimi myślami, przez co chce uciekać. Dlatego, że no niestety, ale najłatwiej uciec, tak? Mam wrażenie, że ta osoba chce świętego spokoju i w tym miesiącu niekoniecznie będzie chciała się z wami kontaktować, do was przyjeżdżać, gdyż jej myśli będą zupełnie gdzie indziej. Przynajmniej takie będą jej myśli, a to jak będzie postępowała, to już jest inna kwestia. Ale jeżeli chodzi o myśli tej osoby, to tutaj nie ma rewelacji. Jeżeli chodzi o uczucia tej osoby, mam wrażenie, że ta osoba musi coś odchorować. Musi odpocząć. Za bardzo dużo negatywnych zdarzeń zadziało się w życiu tej osoby przez tutaj ostatnie 4-6 miesięcy. Ta osoba tak naprawdę może nie myśli za bardzo teraz o uczuciach. Chce odpocząć. Chce troszeczkę spokoju. Być może musi odchorować jakąś sytuację, czy jakiś związek, jakąś poprzednią relację, która sprawiła, że ta osoba bardzo cierpiała. Emocjonalnie tutaj nie ma nic takiego, co mogłoby was uszczęśliwić w październiku. Dlatego, że ta osoba będzie się w tym miesiącu regenerowała i swoich emocji tak bardzo nie będzie chciała ukazywać na zewnątrz, chociaż troszkę ich pokaże, ale do tego zaraz przejdziemy. Mam wrażenie, że tej osobie emocjonalnie potrzebne jest po prostu troszkę czasu.
Tutaj tylko czas może tą osobę uratować. Względem waszej relacji oczywiście. Tutaj jest konieczny czas, przemyślenie, odosobnienie. Jakie będą tutaj zamiary tej osoby? I teraz tak. Jeżeli jesteś kobietą spod wodnego znaku zodiaku, tutaj mamy ryby, skorpiona, tak? Ryby, skorpion i rak. Ryby, skorpion i rak. Jeżeli jesteś kobietą spod któregoś z tych znaków zodiaku, to jeszcze jest jakaś szansa, że pomimo wszystko będzie on chciał iść w tym miesiącu w twoim kierunku. Natomiast jeżeli nie jesteś kobietą spod wodnego znaku zodiaku, to mam bardzo silne wrażenie, że ta osoba w tym miesiącu będzie kierowała się właśnie w stronę takiej kobiety. Kobiety spod wodnego znaku zodiaku. Także jeżeli jesteś kobietą spod ziemskiego, powietrznego, czy też ognistego znaku zodiaku, prawdopodobnie on będzie się od ciebie ewakuował w stronę innej kobiety. Także no przykro mi bardzo, moi drodzy, ale ta grupa kart również nie wygląda rewelacyjnie, ale prawdopodobnie dlatego, że październik jest takim dość ciężkim energetycznie miesiącem, niezbyt dobrym na sprawy emocjonalne i uczuciowe. Dobrze, dziękuję wam, moi drodzy. I teraz osoby, które wybrały grupę numer 3, asa pikowego. Zobaczmy, co ta osoba będzie tutaj myślała w tym miesiącu. Co będzie miała w sercu. Jakie będzie miała zamiary. Oj, widzę, że ten miesiąc emocjonalnie nie będzie zbyt dobry. Żadna z tych grup kart nie pokazała nam tego, czego każdy z nas oczekiwałby od drugiej osoby. Tutaj do każdej z tych grup kart można się przyczepić i to solidnie. Ale po kolei. Co ta osoba będzie o was myślała w październiku? Co będzie o was myślała? No o was to za dużo nie będzie myślała, dlatego że głównie ta osoba będzie myślała o sobie. Mamy tutaj pokazany egoizm. Mamy tutaj pokazane to, że jeżeli będzie ta osoba myślała o was, to w takim sensie, żeby to jemu było dobrze, żeby to wyszło na jego. Mam tutaj pokazane bardzo dużo egoizmu i bardzo dużo myślenia o sobie. Tutaj nie ma uczuć emocjonalnych. Tutaj mogą być jedynie jakieś myśli na temat romansu, na temat tego, aby miło spędzić czas, przyjemnie spędzić czas, romantycznie spędzić czas, tak, ale to nie jest pokazane na długi okres czasu. Mam wrażenie, że osoba, o której myślicie, ma w sobie bardzo dużo egoizmu i w gruncie rzeczy to widać po niej to, że to, co ktoś myśli, to, co ktoś czuje, nie jest dla niego zbyt istotne. Dlatego, że najważniejszy dla niego jest czubek własnego nosa. Co jeżeli chodzi o uczucie? Co ta osoba do was czuje? Moi drodzy, ta osoba jest zagubiona emocjonalnie. Zagubiona emocjonalnie. Są tutaj oczywiście jakieś szczątkowe uczucia, ale to nie tylko do was, gdyż tej osobie według Tarota to podoba się wiele innych osób, nie tylko wy. Tak naprawdę to nawet ta osoba nie jest zbyt wybredna, gdyż tutaj w przeciągu kilku sekund może mu się spodobać kilka różnych osób. Również może być to osoba niezdecydowana emocjonalnie. Co mam tutaj na myśli?
Tak naprawdę wy nie wiecie wszystkiego o tej osobie, jeżeli chodzi o jej emocje, jeżeli chodzi o jej seksualność. Ta osoba dużo kryje i co niektórzy z was nawet się nie spodziewają tego, co ta osoba może mieć w sobie. Gdyż tutaj pokazane jest, że gdyby ta osoba szczerze wam powiedziała, co ona lubi, co ją pociąga, co się tej osobie podoba, no to wiele z was byłoby bardzo zdziwione. Mam też wrażenie, że jest to troszkę zagubiona osoba. Zagubiona osoba. Być może nie potrafi sobie poradzić z pewnymi sprawami zewnętrznymi, które ją otaczają. I przez to troszkę tak ucieka. Ucieka od tej odpowiedzialności i od tworzenia czegoś trwałego i długoterminowego. Co jeżeli chodzi o zamiary tej osoby? Jeżeli chodzi o zamiary tej osoby, to mam tutaj pokazaną chęć odejścia. Ta osoba będzie chciała odejść, będzie chciała się od was w tym miesiącu ewakuować, dlatego że nie spełnicie jej oczekiwań. A z racji tego, że jest to bardzo egoistyczna osoba, no to bardzo się to nie spodoba, że nie chcecie tańczyć tak, jak on wam zagra. I to bardzo się nie spodoba tej osobie. I tutaj strzeli tego przysłowiowego focha, obrazi się, odwróci napięcie i odejdzie. Tylko tak naprawdę on sam nie wie, gdzie idzie, bo potem będzie chciał znowu wracać. Bardzo niezdecydowana osoba. Bardzo obrażalska osoba. Bardzo egoistyczna osoba. I jeżeli coś nie będzie w tym miesiącu po jego myśli, po jej myśli, to po prostu, nie zważając na wasze uczucia, będzie potrafił się odwrócić i odejść. Trzasnąć drzwiami i wyjść. Także no tutaj powinniście się zastanowić nad tym, czy warto być w takiej relacji, moi drodzy. No dziękuję wam ślicznie. Pomimo wszystko, no tak wyszło. Co chciał Tarot pokazać, to pokazał. Ja to tylko przekazałem w taki, a nie inny sposób. Moi drodzy, dziękuję wam ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli się wam podobało, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, napiszcie w komentarzu, które czytanie z wami rezonowało. Jeżeli ktoś z was potrzebuje pomocy osobistej, to serdecznie zapraszam na konsultacje indywidualne.